Czy istnieje lub nie istnieje dziewiąta planeta? Naukowcy skrupulatnie badają to pytanie od ponad 20 lat. Kiedyś Pluton był dziewiątą planetą Układu Słonecznego, ale po zdegradowaniu go do planety karłowatej oficjalnie w Układzie pozostało tylko 8 głównych planet. To, że na skraju Układu Słonecznego musi być jeszcze jedna planeta, obliczyli naukowcy na podstawie orbit obiektów pasa Kuipera. Jak dotąd nikt nie widział dziewiątej planety, która powinna mieć okazałe rozmiary. Krążyły lub krążą jednak legendy wokół tajemniczej kolejnej planety, która pojawia się tylko co kilka tysięcy lat i wtedy sprowadza zło na świat. Dzisiaj przyjrzymy się faktom i legendom na temat tajemniczej planety dziewiątej. Zanim zaczniemy, chcielibyśmy poprosić Cię o osobisty wkład po zakończeniu filmu. Jeżeli jesteś jednym z najbardziej lojalnych widzów i subskrybentów, otrzymasz od nas serduszko w podziękowaniu za pomysłowe lub szczególnie dobre komentarze na ten temat. Przypniemy też Twój ważny post na górze, aby każdy przeczytał go w pierwszej kolejności. Upewnij się, że jesteś już subskrybentem kanału, daj filmowi lajka, wspomnij o subskrypcji na początku swojego komentarza, a my z przyjemnością przeczytamy Twoją wiadomość. Planeta X lub planeta dziewiąta. Od dziesięcioleci w świecie nauki krążyła pogłoska, że na dalekim krańcu Układu Słonecznego może znajdować się jeszcze jedna planeta. Gdy Pluton wciąż posiadał status planety, nieodkryta jeszcze planeta nazywana była dziesiątą planetą lub planetą X. Odkąd Pluton oficjalnie przestał być jedną z głównych planet w 2006 roku, planeta X otrzymała nowy przydomek, planeta dziewiąta. Już kiedy pojawiły się pierwsze plotki i media spekulowały o możliwym istnieniu kolejnej tajemniczej planety, niektórzy ludzie kojarzyli nieodkrytą planetę z legendami i ponurymi przepowiedniami. Spekulowano, że planeta dziewiąta na samym skraju Układu Słonecznego jest identyczna z mistyczną planetą Nibiru. Według starych legend planeta Nibiru, opisywana w starożytnych pismach jako diaboliczna, ma mijać Ziemię mniej więcej co 30 tysięcy lat. Jeśli orbity Nibiru i Ziemi spotkają się, według opowieści, nie powinno się to dobrze skończyć dla Ziemian. Fakty mieszały się z legendami, a resztę robił internet. Każdy wiedział swoje, inni coś dodawali, a jeszcze inni prorokowali koniec świata, gdy tylko planeta dziewiąta pojawi się na ekranach radarów Ziemian. Ale powiem to od razu. Obecnie jest nieprawdopodobne, aby z planety dziewiątej zakładanej przez stronę naukową wynikało jakiekolwiek zagrożenie dla Ziemi. Planeta ta porusza się, jeżeli istnieje, tak daleko od nas, że najprawdopodobniej nie zauważymy wpływu jej przelotu. Nie ma więc powodu do paniki. Ewentualne odkrycie kolejnej i co więcej wciąż dużej planety może być raczej ekscytującą rzeczą. Czy istnieje zagrożenie ze strony asteroid? Osoby, które wyraziły zaniepokojenie odkryciem kolejnej planety, trzymając się do pewnego stopnia faktów naukowych, argumentowały, że pojawienie się planety dziewiątej może spowodować wyrzucenie licznych asteroid z pasa Kuipera do wnętrza Układu Gwiezdnego. Te asteroidy lub komety mogą być naprawdę niszczycielskimi pociskami. Spekuluje się nawet, że 15-kilometrowa asteroida, która zniszczyła dinozaury za jednym zamachem ponad 60 milionów lat temu, była spowodowana przelotem planety dziewiątej. Jednym z naukowców, który wypowiedział się na ten temat, jest fizyk i pisarz naukowy Matthew Francis. Uspokoił on dziennikarzy, mówiąc: to wszystko jest niewiarygodnie odległe. W ten sposób Matthew Francis nawiązał do pasa Kuipera, który znajduje się w odległości około 7 miliardów kilometrów. Podobnie jak pas asteroid między Marsem a Jowiszem, pas Kuipera jest zbiorem dużych i małych skał, pyłu, planet karłowatych, asteroid i komet. Podobnie jak asteroidy i komety między Marsem a Jowiszem są utrzymywane w miejscu przez przyciąganie grawitacyjne planet, tak samo jest na samym skraju Układu Słonecznego. Zakłada się, że tylko w bardzo rzadkich warunkach obiekty z tej odległości może przedostać się do wnętrza Układu Słonecznego. Nie można tego wykluczyć, ale takie niebezpieczeństwo jest również mało prawdopodobne. Do tej pory astronomowie nie są w stanie oszacować, jakie wpływy i siły będzie rzeczywiście wywierać planeta dziewiąta, jeśli pewnego dnia się pojawi. Niemniej jednak nikt nie liczy obecnie na bombardowanie asteroidami lub masowe wymieranie. Koniec dinozaurów i związana z tym apokalipsa to wyjątkowe wydarzenie w historii Ziemi.
Asteroida o średnicy 15 km, która spowodowała zniszczenia na całym świecie i katastrofę klimatyczną, była poważnym kosmicznym wyjątkiem, który należy wziąć pod uwagę. Jeśli prawdą jest, że planeta dziewiąta zbliża się do Słońca co 10 tysięcy lat, a następnie również staje się widoczna, w historii Ziemi powinno wydarzyć się znacznie więcej tragedii. Istnieje czy nie istnieje? Pomysł, że w Układzie Słonecznym może istnieć jeszcze jedna duża planeta, przyszedł astronomom do głowy, gdy obserwowali orbity najbardziej oddalonych planet. Już w XIX wieku astronomowie przypuszczali na podstawie orbit znanych dużych planet i nowo odkrytego Neptuna, że za Neptunem muszą znajdować się inne planety. Zostało to też potwierdzone przez odkrycie Plutona. Niemniej jednak naukowcy doszli do wniosku, że Pluton, ze względu na swój niewielki rozmiar, nie może być odpowiedzialny za zmiany orbit wskazujące na obecność planety dziewiątej. Teoria dziewiątej planety zyskała nową wagę, ponieważ nauka może lepiej obserwować ciała w pasie Kuipera. Tak daleko w Układzie Słonecznym jest tak daleko, że tylko elektroniczne teleskopy o wysokiej wydajności lub sondy mogą odkryć coś w ich bezpośrednim otoczeniu. W pasie Kuipera obserwacje te pozwoliły dostrzec mniejsze i lekkie ciała lodowe z wzorcami ruchu, które wskazywały na obecność dużego, ciężkiego ciała. Obliczeniowe wykrycie planety dziewiątej zostało osiągnięte przez amerykańskiego profesora Mike'a Browna. Mężczyzna spędził lata intensywnie badając obiekty pasa Kuipera i znalazł tam planety karłowate, które ostatecznie pozbawiły Plutona statusu planety. Od tego czasu Mike Brown jest żartobliwie nazywany zabójcą Plutona. Nowe wytyczne dotyczące klasyfikacji planet zostały ustalone przez Międzynarodowy Komitet Astronomów i Kosmologów. Na podstawie obliczeń profesora Browna, naukowcy z Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii stworzyli koncepcję tego, jak może wyglądać tajemnicza planeta dziewiąta i jakie właściwości prawdopodobnie posiada. Planeta dziewiąta w liczbach. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie Astronomy and Astrophysics i spotkały się z powszechną akceptacją. Należy jednak jeszcze raz wspomnieć, że liczby i dane, które Wam teraz przedstawiamy, nie są udowodnione, a opierają się jedynie na założeniach matematycznych. Planeta dziewiąta musi być bardzo zimna. Według naukowców z Uniwersytetu w Bernie średnia temperatura na powierzchni planety dziewiątej powinna wynosić około minus 227 stopni Celsjusza. Oznacza to, że planeta nie byłaby tak zimna jak inne obiekty znajdujące się tak daleko w Układzie Słonecznym. Powodem tego jest gorące jądro, które najprawdopodobniej posiada planeta dziewiąta. Według badań planeta dziewiąta może składać się z mniej lub bardziej gęstej atmosfery, grubej warstwy gazu, żelaznego jądra i grubej oddzielającej warstwy krzemianów. Pod warstwą skał krzemianowych planeta prawdopodobnie posiada gorące żelazne jądro, podobnie jak nasza Ziemia. Orbita potencjalnej dziewiątej planety musi być bardzo nietypowa. Według kalifornijskich naukowców znajduje się ona 20 razy dalej od Słońca niż Neptun. Ze względu na silną elipsę planeta porusza się niezwykle daleko od Słońca, a następnie okresowo zbliża się do niego. Orbita planety dziewiątej może nawet wykraczać poza dotychczas znane granice Układu Słonecznego. Możliwe, że planeta należała kiedyś do innego Układu Słonecznego i została odchylona i przechwycona przez naszą gwiazdę 3 miliardy lat temu. Układ gwiezdny, z którego pierwotnie pochodziła, od tego czasu się zmienił. Planeta dziewiąta wisi jednak w pewnym sensie wciąż przy nas i być może wkrótce pojawi się jako kosmiczna osobliwość. Albo planeta powstała kiedyś we wnętrzu Układu Słonecznego i została wyrzucona przez nieznane dotąd wydarzenie niemal z Układu Gwiezdnego. Teoria ta była do tej pory kwestionowana, ale jest całkiem możliwe, że odkrycie egzoplanety potwierdziło dokładnie to założenie. Więcej na ten temat za chwilę. Najpierw przyjrzymy się bardziej interesującym danym na temat hipotetycznej planety dziewiątej. Astronomowie szacują, że okrążenie Słońca zajmuje od 20 tysięcy do 40 tysięcy lat. Oznacza to, że jeden rok na planecie również trwałby tak długo i jasne jest, dlaczego żaden naukowiec w dzisiejszych czasach jej nie widział. Nawet dzisiaj nadal wątpliwe jest, czy naprawdę moglibyśmy ją odkryć za pomocą naszych technologii. Astronomowie mają już mgliste pojęcie o tym, gdzie powinna się znajdować, a obecnie wszystkie teleskopy zdolne do tego wyczynu regularnie zaglądają w ten obszar Układu Słonecznego. Obserwacje prawdopodobnej orbity planety dziewiątej obejmują te z obserwatorium ALMA w Chile i z Hawajów. W 2016 roku badacze z Hawajów ogłosili, że zaobserwowali niezidentyfikowany obiekt o wysoce ekscentrycznej orbicie. Obiekt, wstępnie nazwany UO3L91, znajdował się dokładnie tam, gdzie według profesora Mike'a Browna powinna znajdować się dziewiąta planeta. Zakładany rozmiar planety dziewiątej jest zdumiewający.
Według obliczeń musi być ona 7,5 razy większa od średnicy Ziemi, ale to nadal czyni ją mniejszą od Jowisza. Mniej więcej porównywalną z lodowymi gigantami Uranem i Neptunem. Czy egzoplaneta HD1069-06b dostarcza dowodów? Niedawno kosmiczny teleskop Hubble'a odkrył egzoplanetę, która jest niezwykle podobna do zakładanego zachowania planety dziewiątej. HD1069-06b potrzebuje 15 tysięcy lat, aby okrążyć swoją gwiazdę podwójną. Wynika to głównie ze słabego przyciągania grawitacyjnego gwiazdy i dużej odległości od niej. Ponadto ta egzoplaneta ma bardzo nachyloną i wydłużoną orbitę i, podobnie jak planeta dziewiąta, porusza się przez pierścień gruzu na dalekim krańcu swojego układu gwiezdnego. Astronomowie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley nie podejrzewają jednak, że HD1069-06b jest przechwyconą egzoplanetą. Naukowcy uważają raczej, że planeta uformowała się w swoim układzie i została wyrzucona z orbity w pobliżu gwiazdy w wyniku kosmicznego wydarzenia. Odkrycie HD1069-06b znacznie zwiększa szanse na to, że tajemnicza planeta dziewiąta naprawdę istnieje i powinniśmy być ciekawi, czy podejrzenia te zostaną potwierdzone w nadchodzących latach. To prowadzi nas do końca tego filmu, a teraz prosimy Cię o Twój wkład zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Czekamy na Twoją merytoryczną, techniczną albo po prostu inspirującą opinię pasującą do tematu Planety Dziewiątej. Cieszymy się, że obejrzałeś dzisiejszy film i mamy nadzieję, że niedługo zobaczymy się znowu w The Simply Space.